jako gospodarz ziemi nowokomyckiej z przyzwolenia społecznego mieszkańców miasta i nowokomyckich wsi chciałbym pana prezesa serdecznie na ziemi nowokomyckiej powitać i życzyć miłego pobytu. Przekazać jednocześnie pragnę taki kosz wiklinowy. Jest to kosz o nieco takich dziwnych kształtach z uwagi na to, że jest to replika największego wiklinowego kosza świata, który od 2000 roku stoi w centrum Nowego Tomyśla i sławi dzieła, dobre dzieła rąk nowotomyślan, plecionkarzy, wikliniarzy, a także wszystkich innych profesji, które skupiły się wokół nich. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, proszę Państwa, zaraz kilka słów na temat tego kosza. Natomiast chodzi o to w tym, co w naszym kraju się dzieje, w tych wszystkich negatywnych zjawiskach, znajdować także te punkty, które by można było określić jako punkty odbicia. Powinniśmy bowiem wierzyć, bo to jest ten pierwszy krok do sukcesu, że można Polskę zmienić. Jeżeli przestaniemy w to wierzyć, jeżeli uznamy, że jedynym wyjściem jest ucieczka albo bierność, to z całą pewnością nic w naszym kraju się nie zmieni. To jest przede wszystkim kryzys wynikający z naszych wewnętrznych rozwiązań. Z tego, że mamy skrajnie nieefektywny i niesprawiedliwy system podatkowy. Mamy system podatkowy, który przede wszystkim jest, użyję tutaj takiego określenia, to chyba dobre porównanie, zardzewiały. Jest jak taka stara, zardzewiała maszyna, która już się sypie, z której poszczególne kółka wypadają. Jakie są skutki? Nieefektywnie zbiera podatki i jednocześnie bardzo łatwo go wykorzystać do tego, żeby jednym po prostu stwarzać sferę nieopodatkowaną, no po prostu dawać przywileje, a innych prześladować, niszczyć. W Polsce z jednej strony przedsiębiorców bardzo często niszczy się podatkami, w sposób bardzo brutalny i tych nieco większych, ale także takich zupełnie małych. A z drugiej strony znaczna część po prostu w ogóle podatków nie płaci. I to jest coś, co można zmienić, co trzeba zmienić, gdyby tylko była wola, była odwaga, żeby w tym kierunku działać. Tej woli, tej odwagi nie ma. Nie ma i my musimy zabiegać o prawdę, bo ktoś słusznie napisał, nawet dzisiaj to czytałem jadąc tutaj z Warszawy, że jeżeli się na to zgodzimy, to znaczy, że z Polską można zrobić wszystko. Takie są efekty i każdy, kto zna się choćby trochę na polityce, musi świetnie dowiedzieć. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, musimy pamiętać o dziedzictwie tych, którzy zginęli. O dziedzictwie prezydenta, mojego świętej pamięci brata i dziedzictwie prezydenta Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie i dziedzictwie tych wszystkich polityków, którzy tam zginęli, którzy chcieli Polski innej. Chcieli i działali w tym kierunku. Działali w tym kierunku i na arenie wewnętrznej, w szczególności wtedy, kiedy mieli możliwości, mówię to o okresie naszych rządów, i działali w tym kierunku także na arenie międzynarodowej. Chcieli budowania polskiej wspólnoty. Polskiej wspólnoty, która nie byłaby tylko hasłem, nie byłaby tylko słowem, jesteśmy Polakami, tylko byłaby czymś bardziej realnym, czymś, co zobowiązuje, co tworzy rzeczywiście pewien mechanizm społeczny, który którego podstawą jest solidarność i sprawiedliwość. Bez takiego mechanizmu wszystkie słowa odnoszące się do polskości, do społeczeństwa, nawet jeżeli już się tego słowa Polska czy polskość nie używa, są słowami pustymi. To musi coś realnie znaczyć, w życiu społecznym. I oczywiście Polska, Polacy są dużym europejskim narodem i powinni coś znaczyć w Europie.